Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Surviving the Aftermath. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowali zdobywania wiedzy. W poprzednim odcinku zdobyliśmy fazę trzecią bunkra, jakże też zwiększyliśmy nasz majątek do 27 kredytów, prędkość 3. No i zaczynamy. I tak, energii mamy sporo na plus, wody tak samo, ktoś umiera ze starości, no. O byle by tylko z tego powodu ludzie umierali u nas w kolonii. To będzie fantastycznie. Tak, sauna jakoś działa? Działa. Miejsce dla pacjentów 3. To może by jeszcze jedną zbudować, albo ulepszyć nawet. Potwierdź. Spróbujmy na chwilę obecną ulepszyć. Zobaczymy, na ile nam to pomoże. Nowe zadanie. Pozbądź się badyntów, oczywiście. Skażenie na cmentarzu, mówicie? Odkaż. Okej. Konwój handlowy przybył, mówicie? Dobra. O, pod zespołem macie. No to weźmiemy wszystkie w sumie. Może będziemy w stanie wam coś nawet sprzedać. Narzędzia podstawowe na pewno. Pudełko z rozrywką to samo. Zniszczenia też można sprzedać w sumie. Posiłki może nie, narzędzia może nie, strzelby na pewno. Karabiny. No tak, to jest tyle. No i potwierdź. Super. Dobra. No i z wami cokolwiek w sumie. Jeżeli macie jeszcze pieniądze. Fantastycznie. To sprzedaj im tak z 1000 ileś drewna. Żeby było. W sensie o wartości 1000 ileś. Dobra. Potwierdź. No i super. Wiedza się zdobywa. Bardzo dobrze. Zainfekowanych kolonistów sporo się nawet wydaje. Ciekawe czemu. Przecież zbieramy te wszystkie odpadki, miejsca skażeń i tak dalej. Ale cóż, dobra. Wyślij ciebie na oko świata, żebyś coś tam pozbierała. O ile jest jeszcze co w ogóle. Jak nie ma co pozbierać, to zaraz cię wyślemy tam, żebyś pokonała tamtych, przynajmniej zaczęła. No, chyba nie ma już co zbytnie zbierać na mapie. Nawet posterunki nawet mamy powybudowane praktycznie na większości kratkach. Tutaj może coś pójdziesz, pokombinujesz. Magazyn nadal pełny. Okej. Tutaj kury są w ilości 16. Całkiem sporo. Ostatnio jak patrzyłem, to było 10. Sauna parowa też jakoś daje sobie radę. Skład mówicie, żeby zbudować, no ale myślę, że to nie będzie potrzeba. Dobra, weź może. Mówi, żeby tego nie zbierać cały czas w tym magazynie. Okej. Zakład naprawczy, no to możecie wziąć jeszcze w sumie jednego pracownika. Tregarzy nam aż tyle niepotrzebnych. Dobra, zaraz będziemy mieli po 60% każdej wiedzy. Zbuduj podsterunek, niech będzie obrony. Okej. I zaraz będzie można kolejnego specjalistę zwerbować. To nam też bardzo pomoże. Jeden dzień, który zaraz się zacznie. Dobra, więc czekamy na ten jeden dzień. Tutaj jeszcze jakiś krat meteorytów uderzył. Dobra, weź to napraw. I to zresztą też. To ze starości sobie umarł. Zdarza się. Kolejna osoba. Jak to wygląda ogólnie? Dzieci 62, starszyzna 27, tylko specjalista zagrożony. Ciekawe, który? Chyba ty. Dobra, to odwołaj misję, potwierdź. No i powrót do kolonii. Dobra. Zwerbuj.
na ciebie zaraz zbudujemy posterunek inżynieryjny. Burza śnieżna zaraz będzie. No to nie fajnie będzie, ale od ostatniej burzy śnieżnej trochę się już przygotowaliśmy do tego. Będzie można kolejny grzejnik przemysłowy zbudować tak na wszelki wypadek. Dziś jeszcze nie ma tego ogrzewania tutaj. No to nie będzie, że dobudujemy. Dziś jeszcze? Tutaj. No to zbudujemy tutaj. Mamy sporo czasu, żeby do tego się przygotować na dobrą sprawę. Ktoś chce nam zaproponować coś ciekawego na handel? No niezbyt. Dobra, to weź dwa sprzedaj. Może jakieś włókna z 500. Drewna już nie potrzebujemy sprzedawać, pudełka z rozrywką oczywiście. A wy nawet pieniędzy nie macie. To nieważne. Wy macie coś pieniędzy? No coś macie. Dobra, pudełko z rozrywką. Całe do sprzedania. Włókna, no tak z 600 nawet. No i potwierdź. Tutaj już się zbudował posterunek. Utwórz inżyniera z ciebie. Okej. Dobra, i gdzie by teraz wysłać? No niech będzie, że tutaj. Zróbmy może tak, będzie szybciej. Dwie zakończone budowy, okej. Dobra, tutaj już mniej więcej cały teren mamy pokryty tymi grzejnikami. No, od biedy możemy jeszcze zbudować. Gdzie jest ten grzejnik przemysłowy? Tutaj. To tak, od biedy jeszcze tutaj możemy zbudować jeden. I tutaj drugi. Żeby na pewno nam koloniści zbytnio nie marzli. Dopiero za jeden dzień będzie ta burza śnieżna. Oto mamy jeszcze kawałek czasu, żeby to ogarnąć. No zaraz spróbujmy zbudować kolejną saunę może. Od tej strony ma jakieś wejście, ok? W ten sposób. Super. No to budujcie. Dobra, może odkażcie to wszystko. Ciebie nie trzeba na razie. Ciebie też nie. Dobra, to może te miejsca pochówku zburzymy. Tu jedno oraz drugie. To nam trochę wadzi. O, i tutaj już oczyściliście to skażenie. Super. No to weźcie siebie za to. Okej. Dobra, za 13 godzin mamy kataklizm. Okej. W ten sposób odkaź. Szkoda, że nie pokazuje tutaj, że jest skażone miejsce. Jakaś grupa bandytów? Niech zaatakują. Nie powinno się w sumie. Powinniśmy się dalej jak bandyt. Jak jeden się dostał? Super. Co tam od nich dostaliśmy? O, marne rzeczy. Za 5 godzin będzie. Dobra, potwierdź. A ty odwołaj misję. Potwierdź. I ty może pójść tutaj. Okej. A jeszcze ty. A ty miałeś iść zresztą do kolonii. Ty super, że to wyzbierałeś. Iść może tutaj. Super. Już po 69%, no nawet sprawnie to rośnie. Wody mamy spory zapas. Tak więc nie musimy się o nie martwić. No i nastała
Zima, minus 108 energii. Dobra, no to pobudujemy te wiatraki. Tutaj chyba było spoko miejsce na ich budowanie. Dwa. Trzy. O nie, dobra, ciebie nie tutaj. 29, tak? Tutaj 30. To mi się podoba. No i tutaj niech będzie. Powinni w miarę zaraz budować zakażenie ze starości specjalista zagrożony. To mnie bardziej interesuje. Dobra, wycofaj się. Potwierdź. Powrót do kolonii. Ty już dotarłeś. Zbuduj posterunek. Niech będzie ten. Dobra. Co tam się dzieje? Jak idzie? 18 zainfekowanych kolonistów. Ciekawe z jakiego powodu. Nie ma przecież skażonych zbytnio rzeczy, miejsc. Nie wiem, gdzie oni tak skażeń się nabrali. Czym się zarazili. Dobra, metal w sumie mogę wziąć cały od was. W zamian za chociażby skażenia, zanieczyszczenia, czy jak za tak zwał. Możecie się wziąć wszystkie. To też możecie całe wziąć. Drewno opałowe może nie. Jakieś karabiny automatyczne też możemy wam sprzedać. I potwierdź. Wróć. No i cóż, niby są ci wyziębieni koloniści, no ale nie widać, żeby ich tak naprawdę, żeby byli wyziębieni. O, jest, już mamy 0 energii na minus. Okej. Albo się wyłączyły pewnie niektóre rzeczy. No to akurat nie fajnie. Dobra, tutaj coś się ogarnęło. Otwierdź. To już nic nie ma więcej. Tutaj jak cię wyślę, no to nie dasz rady zbytnio. No i nie mam dziś zbytnio coś indziej wysłać. No to zrób powrót do kolonii. No okej. Okay. Wiedza się gromadzi. To też dobrze. Dwóch wyznanych kolonistów. To ciekawostka. Dobra, zbuduj kolejne domy. Tutaj oraz tutaj, jak zmieścisz. Ale nie zmieścisz niestety. A tutaj też nie. No ale tak zmieścisz. Tutaj też zmieścisz. Dobra, jak tam będzie budowanie tych... No jakoś idzie. Mam zespół, to może będzie pod zespołem sprzedaż? Nie. Ale chyba tutaj przyjdzie z podzespołami za godzinę. Tak, dokładnie. Macie jeszcze? Macie jeszcze, super. Weź wszystkie. Chcecie coś może ode mnie? O, weźcie to. Oraz to. Na razie tyle. Dobra, teraz powinien budować kolejne turbiny. Odrzuć. To wiem, to wiem. Też wiem.
rozwijacie. Oj, możemy specjalistę. Zwerbuj. Gotowe. No i dla ciebie będziemy mieli zaraz ośrodek inżynieryjny. Okej. Okay. Ciebie wyślemy. No i ty pójdziesz tutaj blisko. Coś tam porobisz, spróbujesz chociażby. Zadowolenie jest na bardzo wysokim poziomie. Mogło być wyższe, ale też nie narzekajmy, mogło być gorsze. Więc no. Na razie stabilnie, mimo tego kataklizmu, który no wcześniej prawie nas wykończył. Specjalista gotowy do działania, super. Dobra, to już chyba wszystko będzie ogarnięte w tej okolicy. No to zrób powrót do kolonii. Okej. Jak tam ten ośrodek inżynieryjny budujecie? No metalu wam brakuje trochę. A działają, te działają. Okej. Ciekawe, to burza śnieżna będzie trwać. Pewnie niedługo. Dobra, przerabiamy jakieś to wszystko to na posiłki. Dobra, żeby ciebie nie skończyli zaraz. Dobra, weź ty się może wycofaj. Nie ma co tracić. Powrót do kolonii. I zaraz jeszcze raz pójdziesz. Teraz jest ich 8, więc no, powinno lepiej być. Gdzie zakończono budowę, spoko. Ktoś jest przy bramie, mówicie jakieś korzystne oferty handlowe? No niezbyt. Nie potrzebujemy takowych. Coś tam ogarnąłeś już? Super, no to do nie sobie wracaj. No spokojnie. Dobra, stąd już chyba wszyscy wracają. To masz ciekawego do zaoperowania. No i takie, tak mogę handlować. Dobra, to się wybudowało, no to stwórz z ciebie. No i pójdź może tutaj. Dobra, weź tutaj dobierz pracowników. Tu mamy sporo. To działa, to też dobrze. Mogę coś kupić fajnego może? Nie. No sprzedać na chwilę obecną też nie mam czego. Może ulepsz? Póki mamy materiały. Dobra, na chwilę obecną nie wiem czego może nam zabraknąć. Skład, żeby zbudować, no ale myślę, że nie. Tylko ten jeden ma problem. Dobra, tutaj może zakładniemy naprawczym, damy też kolejnego pracownika. A, że z tym, z włókną, z włókniną, no z włóknami mamy problem. No to będzie można trochę sprzedać. A, mamy brak wolnych pracowników, mówicie. No to cóż, co poradzę? Mało narzędzi, też by się przydało więcej. O, tutaj ogarnęliście już, no to przynieś obszar roboczy. Gdzieś tutaj jest jakieś skażenie, tutaj jest jakieś małe. Ciekawe, ile tak naprawdę jeszcze nam się zostało tych skażeń. Też za to widziałem, że jest chyba osiągnięcie, żeby wszystkie. No tutaj jest jedno, drugie, trzecie. Czwarte, piąte. No to już jakoś mało. Dobra, ciebie wyślemy. Gdzie by ciebie wysłać? No tutaj dokończysz. Idź. Super.
No ale widzowie, to już 20 minut odcinka. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam do oglądania poprzednich, jak i następnych odcinków. Dziękuję. No i cześć.